Z jednej strony możemy zbadać to, w jaki sposób działa mózg na bardzo różnych poziomach, tak? Od badania tego, jak się zachowują nasze neurony w określonych sytuacjach poznawczych, na przykład z technologiami funkcjonalnego magnetycznego rezonansu jądrowego, bądź też po prostu badając EEG, tak? Czyli to jest pierwsza rzecz. Z drugiej strony w naturalny sposób możemy też wpływać na to, w jaki sposób działa mózg, na przykład technologiami neurofeedbacku. To więc to jest taki pierwszy podstawowy związek. W naszych badaniach staramy się te dwa elementy połączyć, to znaczy z jednej strony zbadać to, w jaki sposób działa ludzki mózg w procesach poznawczych, w szczególności w procesach edukacyjnych, po to, żeby znaleźć pewne wzorce i później różnymi metodami stymulować człowieka do wprowadzania się w stan optymalny, na przykład do uczenia się, bo inny jest stan optymalny w momencie, kiedy chcemy się czegoś nauczyć na pamięć, w innym stanie powinniśmy coś na czym się koncentrować, tak, w innym stanie powinniśmy po prostu myśleć kreatywnie, tak, także jeżeli bym krótko podsumować, to właśnie z jednej strony możemy badać mózg, z drugiej strony możemy go stymulować.